Hej kochani, witajcie we wtorek. Dzisiaj drugi dzień szkoły. Było wiele lepiej, Sebuś już nie bał, więc fajnie było wyjść rano z nimi do szkoły. Ja odwożę Hanię, Tomek odwoził Sebunia, a od jutra będzie jeździł na rowerze, bo okazało się, od jutra, bo pojutrze, bo okazało się, że nie mamy drugiego szyfru. Mam takie postanowienie, że będę teraz chodzić na spacerki troszeczkę więcej, dopóki nie znajdę ćwiczeń dla siebie, ale chyba już o tym mówiłam. Tak mi się wydaje. Jaki ładny ogród tutaj. Jakie piękne te kwiaty. W ogóle mam ochotę coś pozmieniać u nas w ogrodzie, ale to jeszcze musi poczekać, aż troszeczkę się zrobi chłodniej. No, wczoraj gadaliśmy z Zuzią. Zuzia miała ostatnio jakiś mały wypadek na rowerze, o czym mówiła, tak, nie chciałam cię martwić, nic nie chciałam ci mówić. A dopiero pokazała mi takie swoje kolano jakby po tygodniu, więc już tak się zagoiło. A wczoraj jeszcze była na ściance wspinaczkowej, bo Zuzia jest jakby przewodniczącą klubu wspinaczki. Tak się zaangażowała w tym roku. Ona uwielbia się wspinać, a chciała coś robić też dla innych. No i spróbuję robić takie jakieś 2-2,5 mili codziennie. Także idę do domu. No i zapraszam Was na dzisiejszy vlog. Prawie koniec, ale chciałam się z Wami czymś podzielić, bo chodzę sobie tak po osiedlu, koniec sierpnia i szukam pierwszych dekoracji jesiennych, ale jeszcze nie ma. Więc myślę tak, wydaje mi się, że tak za tydzień zaczną się pojawiać, a potem wrześniu już na pewno na Halloween zaczną się pojawiać, ale póki co czekam na te jesienne, piękne dekoracje. Powolutku zaczyna się moja ulubiona pora roku, z czego się niezmiernie cieszę. Ale zaraz zmierzam już do domu. Mam już ponad 2,5 mili. Jak dojdę, pewnie będę miała około 3 mil, czyli prawie 5 km, więc jest dzisiaj dobry dzień. Pomimo tego, że się nie wyspałam. Nawet jeśli jest niewyspany, to dobrze jest się zmęczyć fizycznie, żeby trochę energii przyszło. Są osoby, które piszą czasami, że no, nie mają tyle czasu, żeby wyjść gdzieś na ćwiczenia albo po prostu na spacer, a wydaje mi się, że jeżeli zrobimy z tego priorytet, to ten czas się znajdzie. A nie ma nic ważniejszego, słuchajcie, niż Wasze zdrowie. Zdrowie fizyczne i zdrowie psychiczne. Bez tego zdrowia nie ruszycie z miejsca, nie zrobicie nic innego, więc wtedy już żaden inny obowiązek, czy żadna inna rzecz, którą macie do zrobienia, nie będzie tak ważna jak Wasze zdrowie. Także dobrze dbać o siebie i wydaje mi się, że te pół godziny to nie jest aż tak dużo, żeby sobie znaleźć w ciągu dnia na to, żeby wyjść. Czy rano, czy wieczorem. Chciałam tylko powiedzieć, że rozumiem wszystkich tych, którym się nie chce i którym jest ciężko się zabrać, bo byłam w tym miejscu, byłam przez 2 miesiące w sumie bez takiego większego ruchu. Wiadomo, spacery, ale nie regularnie. I tak sobie myślę, że po prostu najgorzej się ruszyć i zrobić ten pierwszy krok. Także jak się zastanawiacie, albo wiecie, że fajnie by było, dobrze by było ruszyć z miejsca i zacząć robić coś dla swojego ciała, to nie odkładajcie tego, tylko nie zastanawiajcie się, tylko po prostu wyjdźcie z domu na spacer. Niech to będzie ten pierwszy krok. I to jest dobry spacer, to jest dobry start na rozruszanie, a potem inne sporty przyjdą. Już po prysznicu, przebrałam się. Spięłam włosy w kucyk, bo nie wyglądały za dobrze po tej czapeczce. Mam takie fajne opaski, więc będę sobie je jeszcze nosić. Mam już je bardzo długo. Kiedyś przysłała je do nas Lola DB, tak była chyba nazwa firmy,
Nie wiem, czy istnieje jeszcze. Kiedyś nawet próbowałam się z nią skontaktować, a chyba coś się nie udało. Zresztą słuchajcie, jak chcecie się ze mną skontaktować, a ja na przykład nie odpisuję, albo gdzieś nasza konwersacja ją utnie, to nie poddawajcie się, proszę, bo to jest, u mnie to jest normalne. Ja czasami przeczytam i zapomnę odpisać. Moje koleżanki o tym wiedzą doskonale, że muszą czasami dwa razy się dobijać. A was o to proszę, jak nie potraficie przez Instagram, to piszcie na maila. Mail zawsze jest w opisie pod filmem, familybeautybox@gmail.com. Więc piszcie na maila w razie czego. Bo na przykład na Instagramie to już w ogóle mi się gubią te wiadomości. Tych wiadomości, słuchajcie, jest tak dużo, że ja musiałabym po prostu całymi dniami siedzieć i czytać i odpisywać, a nie mam na to fizycznie czasu, a nie jestem w stanie wyłapać tych takich ważnych wiadomości. Czasami to są, wiecie, tylko jakieś serduszko albo jakieś słowo wsparcia, więc też super fajnie, ale czasami to są jakieś wiadomości, które dla was są ważne, a ja o tym nie wiem. Więc piszcie te ważne wiadomości to na maila. Póki co robię sobie śniadanie, bo jeszcze nic nie jadłam, a już mamy za 20:10. I takie okienko mi trochę wyszło postne. Ale czasami daję mojemu brzuszkowi odpocząć. To nie jest tak, że ja praktykuję post. To takie, co się w Polsce chyba okienka no mówi, bo mamie o tym mówiła. Mama mówi, o, te okienka. Mówię, no tak, te okienka. Po angielsku tutaj się mówi fasting, czyli tak jakby poszczenie. Ostatnio, słuchajcie, odkąd wróciłam z Grecji, uwielbiam na co dzień jeść jogurt z owocami, z orzechami i z miodem. Jadłam wcześniej wiele razy jogurt, ale teraz po prostu mogę to jeść codziennie. Zrobię sobie, bo widzę, że mam tu maliny, żeby mi się nie zepsuły. Mam nadzieję, że się już nie zepsuły. Ok. Jogurt grecki, który mam z Costco, grecki, bo słuchajcie, grecki jogurt ma więcej białka. Sprawdzajcie, bo normalny jogurt ma tego białka około 10 gramów, a jogurt grecki ma 18 tutaj akurat ten. I warto używać właśnie greckiego. A grecki generalnie o wiele lepiej smakuje mi z miodem, z orzechami. Muszę to odłożyć. A pytaliście się właśnie o nowy sprzęt. Nowy sprzęt to jest... Czekajcie, pokażę wam w lustrze, to będziecie widzieć, jak to wygląda. I może odwrócę to w ten sposób. To jest super kamerka, bardzo mała. Jeszcze się jej uczę, bo jeszcze nie znam wszystkiego. Ale jest bardzo prosta, ale też bardzo delikatna, więc trzeba uważać. Zobaczcie, tak to wygląda. Czekajcie, pokażę wam tak. To jest kamerka. O, od razu widać outfit of the day, moja stara niebieska sukienka. Ona ma fajne plecy, takie dosyć głębokie wcięcie. Ale o kamerze. Słuchajcie, tu jest kamera i jest ona jakby na wbudowanym gimbalu, więc super fajnie to wygląda, właśnie te ruchy są takie bardzo płynne. Tu jest wyświetlacz, jakbym go teraz przekręciła, to się kamera wyłączy. Jak będziecie chcieli, to wam nagram dokładnie o tej kamerze, bo tam jest parę gadżetów. Ale ta kamera była rewelacyjna, jeżeli chodzi o podróżowanie, bo wkładałam ją do mojej mini małej torebeczki na pas. I ta mała część, bo tak naprawdę brałam tylko tę część tutaj, ten kawałek, bo to też można odmontować. To jest jakby dodatkowa bateria. Jeszcze mam jedną taką większą baterię, która do tego przychodzi, więc super fajnie, bardzo szybko się w ogóle ładuje. Obraz jest rewelacyjny. Ja mam ustawiony nawet nie na najlepszej jakości, tylko chyba na HD. Nawet to nie jest 4K, a mam obraz super, super fajny. Jeszcze czasami widzę, że mi jak brakuje światła, to mi, albo jak jest sztuczne światło, to mi mruga, więc musiałabym sobie to zobaczyć, ale no tak, chcieliście widzieć, to wam mówię, głodna jestem. I takie moje śniadanie. Słuchajcie, wyrobiłam się dzisiaj troszeczkę wcześniej z filmem, bo zajęło mi to dzisiaj chyba tylko 4 godziny? Nie, 3,5. Ale za chwilę będę uciekać na premierę. Muszę sobie jakoś postawić ten...
kamerę. A tymczasem, jak już widzicie, jestem w pokoju Sebusia i będziemy przeglądać wszystkie te ubrania, które tutaj ma. Zawsze zaczynam od tego, że po prostu wszystko ściągam i potem daję na swoje miejsce. No ma, zróbmy tak. Była przerwa na premierę i kolejne pranie. Nie wiem, czy coś słychać w ogóle. A tej suszy, Hani, mi się, ale o matko, jeszcze są takie mokre i ciężkie, strasznie ciężkie. Zinowy misiu, taki śliczny, taki na jesień. Z Paryża. Z DJ Maxa oczywiście, ale z Paryża. Idziemy dalej do pokoju Sebusia, coś tam jeszcze porobimy, bo musiałam uciekać na premierę, więc nie udało mi się za dużo zrobić. Parę rzeczy, które Sebastianowi kupiłam. O, słuchajcie, ten sweterek. Wszędzie szukałam sweterka takiego zapinanego i ten w ogóle znalazłam we Włoszech, jak byliśmy nad jeziorem Gardą i tam był Benetton. I były takie przeceny, jakoby w sumie to rodzinka mi dała chyba 5 minut. Słuchaj, w 5 minut weszłam tylko na ten dział, zobaczyłam ten sweter i mówię, ojejku, super jest. Co prawda to jest chyba 11-12, on dosyć duży wyszedł, tak, 11-12. Dosyć spory, no ale Sebastian skończył 11 lat. Dzieci w ogóle u Sebastiana w klasie, jedni są o wiele mniejsi, jedni są o wiele wyżsi. Więc to jest tak różnie, no ale dobra, ma sweterek ze ściągaczami w razie czego, posłuży mu na 2-3 lata może. Tu mam bluzę, którą mu kupiłam w Reserved. Słuchajcie, w ogóle byłam w szoku, jak fajne ciuchy Reserved miało w tym roku. Kupiłam mu w sumie w 3 sklepach tylko. W Benettonie, potem jeszcze w Bielsku byłam w Benettonie. W Zarze, Zara też miała fajne ubrania. W ogóle dziewczyny też, nie wiem czy Hania, ale Zuzia na pewno kupiła sobie piękne buty. A Sebastianowi kupiłam trochę ciuchów. To jest z Reserved, chyba z nowej, chociaż nie wiem, to nie było lato, czy to była jesień. Taką bluzę. Czekajcie, coś jeszcze tutaj z tych. Tutaj mam czarne spodenki, ale to był H&M. Gdzie to kupiłam? Czy to było? To było chyba tutaj już. I do tego, słuchajcie, dopasowałam Sebastianowi koszulkę. Znalazłam. Tą koszulką, którą kupiłam, gdzie? W Kerry. Taka. Taka anime. Przygotowałam Sebastianowi na pierwszy dzień. On powiedział, że nie chciał iść w niej. Że nie pójdzie w pierwszy dzień w anime. Mówię, okej. Okay. Kolejną koszulkę kupiłam mu. Taką właśnie w Benettonie. Fajny kolor. Taki oliwkowy trochę. Myślę, że na właśnie dla blondyna będzie fajnie pasować. Tutaj mam koszulki też. Koszulkę. Spodenki z Benettona. Też kupione w Bielsku? Nie. Te były kupione we Włoszech. Bardzo fajne przeceny były z tych letnich rzeczy. U nas jest nadal bardzo ciepło, więc on w krótkich spodenkach chodzi do przynajmniej do końca października. Tutaj mam spodenki z Zary. Taka fajna bawełna, bardzo leciuteńkie, cieniutkie spodenki. Daję je nie jako te sportowe. Czekajcie, bo tak. Dzielę sobie spodenki na takie wyjściowe i sportowe. A to Sebastian dostał. Dostał od cioci. Z czego to było? Cool Club, ze smyka. Taka bluza. Ładuje baterię. Te spodenki kupiłam też w Reserved i do tego miałam koszulkę, którą sobie Sebastian sam wybrał, ale widzę, że jej tutaj chyba nie mam. I tutaj jest Benettona, piękna koszulka. Paski. Uwielbiam paski. A Sebuś też bardzo ładnie wygląda w ogóle w niebieskich kolorach. Dobra. Dalej. Teraz muszę to wszystko
poukładać. A Tomek mu jeszcze kupił w międzyczasie, jak przylecieliśmy tutaj do Stanów, to na niego czekała koszulka oczywiście z Jordanem. Musiała być sportowa. Chyba mu zrobię osobno takie sportowe właśnie na koszykówkę czy na piłkę nożną. To nic, że... Ja nie wiem, czy jeszcze jest ciasto, Sebastian. Zobacz w lodówce. Wzięłam kamerę, bo jechałam po Hanie. Wspomniałam nagrać cokolwiek. Zagadałyśmy się, ale też wiecie, to jest ważniejsze, to żeby gadać z Hanusią. Nie zawsze ma ochotę na to, ale fajne jest to, że przychodzi, mówi o tym, co się dzieje w szkole, w jej głowie, więc to jest... Super. Ja dzisiaj wpadłam na takie zdjęcia, jak byli malutcy i no, takie fajne. Sebuś już też w domu, ale Hania już pojechała znowu na zajęcia, na trening. Tomek ją zawoził. Czy ja wam mówiłam? Mówiłam już, że Hania w tym roku zaczęła grać w golf i gra na drużynie szkolnej. Mają w fajnym miejscu treningi. Idę tak, bo kawę rozlewam. Ale treningi są dwa razy w tygodniu, więc fajnie, bo nie obciążają. Będzie miała czas na to, żeby jednak się poświęcić nauce. A ja teraz chwilę muszę odsapnąć, a potem wracam kończyć szafę Sebastiana. Hej. Hej. Idziemy. Moje ubranie. Twoje ubranie? No, to jest do wyrzucenia wszystko, Seba. Masz coś z tego jeszcze dobre, czy nie? Nie wiem. Możemy przejrzeć to, wiesz? Myślałam, że nawet te spodenki już są za małe, wiesz? Nie są. Zaraz mama poogląda jeszcze resztę. Tyle mi zostało do końca. About you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. The rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Zabawie. Teraz już kończę porządek u Seby. Zostało mi jeszcze trochę koszulek, żeby tutaj dołożyć, ale już mam spodnie, bluzy zrobione.
Co pomyślałam, te sportowe dam chyba do góry, albo tutaj zostawię na jednej kupce. Zobaczcie, jeszcze znalazłam parę rzeczy, które kupiłam. Też takie spodenki, tak jak te pomarańczowe, też z Benettona, super, tylko je te akurat kupiłam w Polsce właśnie w Bielsku. I też w Benettonie udało mi się kupić fajne spodnie, bo są cieniuteńkie, ale z bawełny i to bojówki. Zobaczcie, jakie fajne. Cieniutkie, super, że będzie mógł sobie jeszcze teraz nawet chodzić do szkoły, a w szkole jednak jest klimatyzacja i ta klimatyzacja jest dosyć mocna. Hania też właśnie narzeka, mówi, że jej się wydaje, że jest tak zimno w szkole w tym roku. Nie wiem, czemu ci nauczyciele tak to mocno puszczają, bo to generalnie można sobie ustawić w każdej klasie, ale mówi, że w każdej klasie jest tak zimno. Także zawsze dzieci moje noszą bluzy do szkoły. Bardzo znoszona. A to ostatnio kupiłam mu na urodziny właśnie taki komplet sportowych ciuchów, bo potrzebuje do szkoły. To właśnie było z New Balance Toto i spodenki do tego były. A fajnie w takim kolorze będzie wyglądał właśnie. Z takimi spodenkami. Bluza. To była jedyna bluza na wyjazd. Do Włoch i do Grecji. To chyba w sumie tylko bardziej na wyjazd i do samolotu, bo w samolocie było najzimniej, bo tak w samej Grecji, we Włoszech nie było zimno. O, ja lubię tak bluzy z kapturem zawijać. W kaptur po prostu odwijam kaptur i wkładam bluzę i tak się fajnie trzyma. Na razie tak to wygląda. Tu mam te sportowe rzeczy. A tu chyba będę dawała Sebastianowi, przygotuję mu jakby ze dwa zestawy, tak żeby sam sobie brał, co ma do szkoły. Chociaż on już teraz sobie sam też wybiera, więc dam mu dwa do wyboru po prostu. O tak, będzie łatwiej. O, widzę, że tam mam jeszcze rzeczy, które mam też do oddania. To są wszystko za małe rzeczy. Okej. I tutaj mamy rzeczy, które zostały. Teraz jest posegreguję, co jest do oddania, do sprzedania, a co jest do wyrzucenia. Słuchajcie, już jestem trochę zmęczona. Tym bardziej, że jeszcze po południu okazało się, że przyszedł do mnie ten słabszy dzień, to znaczy dostałam okresu. Mam jak w zegarku teraz, nigdy w życiu nie miałam tak, jak mam przez ostatnie 2 lata, ale wydaje mi się, że teraz jest taki jakby ten przed menopauzą czas. Więc póki co mi się wszystko reguluje co do dnia. Ale no, tak to jest, kolej rzeczy. No. Ale byłam ostatnio u mojej ginekologii, wszystko jest dobrze, wszystko jest w porządku. Rok temu to było, jak miałam zabieg, mówiłam wam wtedy o tym. No ale wszystko jest w porządku od tamtego czasu. Trzeba się badać, a właśnie teraz właśnie na jesień to jest idealny czas na to, żeby się badać. Jeszcze mamografia przede mną. Takim pozytywnym akcentem, słuchajcie, pożegnam się na dzisiaj, mam nadzieję, że jutro wpadniecie. Jutro chyba zabiorę was do sklepu, muszę w końcu wyjść z domu. Dawno nie byłam na takim przeglądzie, co tam na jesień jest u nas w sklepach. Jestem bardzo ciekawa, byłam tylko w TJ Maxie i w Home Goods, żeby zerknąć. Bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo dekoracji jesiennych, halloweenowych, bo to zawsze było łączone tutaj. O, suche usta. Także tak, jutro pojedziemy na zakupy. A jak wam się podobało dzisiaj porządki, taki vlog domowy, to zostawcie łapeczkę. Ja was pozdrawiam, ściskam i do zobaczenia. Do jutra. Pa!